Cześć, witajcie w kolejnym Let's Play w Izaka. Jestem Virios i męczę was już przynajmniej od kilku epizodów. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I mam nadzieję, że tym razem będzie nam dane spotkać się z matką. Na razie nie jest źle. Różowe zombie. Okej, to jest zombie metroseksualne. Chodź tu. Dobrze, że zasięg mają przynajmniej nie za duży. Hajs i bomba. Od razu pewnie się czuję. Okej. Nie traćcie głowy. Nigdy. Glutony! Co znaczy glutony po angielsku? Nie wiem, będę musiał to sprawdzić. Czy on się przede mną rozbiera i ma laserowego pindola? Jak się rozbiera celując w górę, to chyba widać mu poślady. Co jest niesmaczne i... Nie, to jest po prostu niesmaczne. Nie ma żadnego ale. Chodź tu, glutony. Chodź, śmierć czeka. Tak, kolejne dodatkowe serce. Co skrywa pokój obok? Kakę. Ktoś tędy musiał przebiegać do kibla. I chyba nie dotrzymał, jeżeli rozumiecie, o co chodzi. Okej, wykrakałem. O co chodzi z tymi muchami? Poprzednim razem też była jakaś napaść much. I znowu cwaniakujesz i chowasz się za skałą. Nie uratowało cię to. O! Miałem już raz ten item. Oprócz łez płacze na przemian wybitymi zębami oraz krwią. To jest ciekawe. Może boss będzie zaskoczony moim wyglądem i spanikuje. A może po obiciu mordy przez ten kastet będzie mi łatwiej rozgryźć tego bossa. Rozumiecie? Rozgryźć, ponieważ mam wybite zęby. Okej, nieważne. Nie śmiejecie się, to nie. To miało być śmieszne. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Fajnie by było, jakby te zęby wbijały mu się w ciało. Wyglądałby po dłuższym czasie walki jak jeż. Tylko zamiast kolców miałby zęby. Moje zęby, okej. To było szybkie i sprawne. Jestem Leon. I zajmuję się sprzątaniem. Czego tym razem boi się Izak? Znowu prezent. I... damska peruka. Lęk przed zostaniem transwestytą? Doprawdy nie wiem, jak to interpretować. Ech... A tak pięknie się zaczął ten level. Już w plecy. Dlaczego zawsze jakieś takie szmatławe stworzenia mi zabierają hapeki? Może dlatego, że ich nie szanuję. Wal się. TNT, skorzystajmy z tego. Haha. Nie upiekłem mięsa i pająka na jednym ogniu. Ale było blisko. Zobaczmy, co jest. Bordowej, w czerwonej szkatułce. Martwy kot, nie, nie, nie. Tu podziękujemy. Lubię zbierać bonusy, ale nie ten. Jak zwykle. Złota skrzynka, a ja bez kluczy. Nie. Kolejna sugestia, żebym się zabił. Wasze niedoczekanie. Szkoda, że tych TNT nie da się przesuwać.
I kolejna złota skrzynka. Przydałyby się dwa klucze. Ach, shit. Zombie stracił głowę. Chociaż w sumie to jest dublująca się definicja, bo zombie przecież jest martwy, więc w sumie już wcześniej stracił głowę. I pierwszy kluczyk. Okej, sprawdźmy. Może będzie jakiś pokój ze złotymi drzwiami. Jest i pokój ze złotymi drzwiami, i jest i ognisko, które na szczęście nie strzela kulkami. Nie leci ze mną w kulki. Chodź tu, pająk. Czyli dwa strzały wystarczą, żeby zabić tego dziada. Sprytnie się zadekowały te pajęczaki, to muszę przyznać. Okej, okay, zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. Piórko. Crack the sky. Miałem już ten item poprzednio. Co prawda nie w żadnym nagrywanym let's playowym odcinku, ale pamiętam, że wtedy z nieba padły jakieś takie wiązki światła na ziemię. Ale nic poza tym się nie stało. Może to ma jakieś inne zastosowanie podczas walki z bossem. Dead Cat, nie, temu dziękujemy. Temu panu, a raczej kotu podziękujemy. Dobra, wszystko odkryliśmy, sprawdźmy się z bossem. Isaac versus Pin. Choć tym razem gra okazała się łaskawa. A masz. Po takiej walce chętnie pojawiłaby się tu pewnie wróżka zębowa i zgarnęła te zęby. To już twoje ostatnie chwile, pożegnaj się ze światem. O matko, czy ja widzę przejście do nieba? Tego jeszcze nie widziałem. Zebrałem Biblię, która daje mi to, że latam. Jaka piękna muzyka. Dobra, zejdźmy niżej. Nie mam kluczy, więc niestety nie odpakuję nic więcej. Drugi poziom case'ów. Czyżby znowu damska peruka? Nie, tym razem kaka. Ech, fekalia wszędzie się walają. Ups. To mimo wszystko miłe powitanie. Bardzo rozrywkowe. Odwal się, pijawo! Mają bardzo słodkie dźwięki, ale kiedy biegną w swoją stronę z rozdziawioną mordą, to wcale nie są takie słodkie. Wyglądają jak dzieciaki, które w Halloween zbierają cukierki i słodycze. Aha, i co teraz? Oczywiście, musiałem w idealnie sterowanej walce oberwać. Ale straciłem tylko jedno serce, a mogłem stracić dużo więcej, dobra. Czemu ja tego wcześniej nie zebrałem? Come on! Wszędzie larwy, wszędzie zęby, no po prostu... Sanepid miałby tutaj dużo do roboty. Piguła, sprawdźmy. Nie widzę nic nowego, nie mam też klucza i oczywiście... Pojawiły się złote drzwi. Idealnie przeprowadzona walka. Nie. Shit.
To jest nie fair, bo jeden osłonił tą kupę mięsa. Dobra, to już powinno pójść prosto chyba. Mam nadzieję, że nie ma jakichś innych skilli. I nie miał. A, już chyba wiem, co dała mi piguła. Dała mi puste sloty na serca. Ech. Nie lubię miejsca, z którego nie mogę wyjść, a muszę unikać strzałów przeciwników. Kolejne drzwi, ja znowu... Shit, byłem tu przed chwilą. Dobra, jednego mniej. Ha, dwóch mniej. Fuck. Zarąbiście. Lekcja nauczona z tego odcinka. Nawet posiadanie Biblii nie uchroni was przed zombiakami. Nie uzbierałem za dużo itemów, ale miałem mordę obitą przez kastet. Ale Biblia to na pewno najnowszy nabytek, który uzupełni moją kolekcję, ponieważ Biblii wcześniej nie posiadałem. To bym zapamiętał. Gdzie znajdujesz się Biblię? Dobra, nieważne, nie będę tego szukał. To był szybki i treściwy odcinek. Niestety sfailowałem szybko, nawet posiadając Boga po swojej stronie. Dzięki za uwagę podczas tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Cześć!